Trenerze, wielki GKS Katowice to wielki projekt i chyba wielkie wyzwanie dla trenera. No wielkie wyzwanie, ale ja się wyzwań nie boję, nigdy się nie bałem i tyle. Także ruszamy na pewno z nowym projektem pod marką GKS Katowice. Duży projekt, ale prezes jest też duży, więc damy radę. Ale to fajnie, że takie coś, że ludzie chcą robić, że chcą tworzyć wielofunkcyjny klub, bo myślę, że utożsamianie mieszkańców miasta jest bardzo ważne i mogą to robić w jednym klubie, który będzie miał kilka sekcji. Każdy znajdzie swoją działkę, że tak powiem, swoje miejsce, żeby się oddać tym emocjom sportowym i ja się cieszę, że będę w kolebce jakiejś mojej tutaj przygody wielkiej, siatkarskiej i ten spodek będzie nie tylko mi się kojarzył jakby z moją przeszłością, ale i również Katowice będą tym miastem moim, jeśli chodzi o moją przygodę związaną z trenersko, z przyszłością, więc cieszę się bardzo, że ponownie tutaj wróciłem. To proszę jeszcze powiedzieć, bo tam 7 zawodników zostaje, czyli jest już jakiś fundament do budowy tej drużyny. Jak teraz będzie wyglądała w najbliższych dniach praca trenera? To znaczy na pewno, no to faktycznie ostatnio praca jest dosyć intensywna. No mamy oczywiście ludzi, którzy rozmawiają z zawodnikami, ale ja też jakby odkurzyłem, że tak powiem, swój telefon i swoją skrzynkę, jeżeli chodzi o kontakty w całej Europie, bo taki jest czas. Dużo rozmawiam, całe szczęście mi pozwala to, że znam tych ludzi i łatwiej jest pewne rzeczy pozamykać. Chociaż wyzwanie jest duże, ponieważ mówię, no informacja o oficjalnym poszerzeniu i dołączeniu GKS-u Katowice do ligi była dosyć późno, więc tych transferów na pewno praca jest o wiele trudniejsza, ponieważ wielu zawodników już jest podpisana, ale te nazwiska, które mam nadzieję, że zamkniemy już na dniach, bo tak naprawdę brakuje nam chyba 3 nazwisk, to będą nazwiska, które na pewno będą wzmocnieniem i godnym takim poziomem do rywalizacji na treningach, bo tylko to polepsza naszą jakość gry i wierzę, że grupa chłopaków, która została, czy najlepsza grupa chłopaków, która została z zeszłego sezonu, która zwyciężyła pierwszą ligę, będzie naprawdę mocnym punktem do budowania nowej jakości, czy lepszej jakości na wyższej klasie rozgrywkowej. A nie ma co ukrywać, że jednak przeskok będzie duży i myślę, że przekonałem się ci wszyscy związani z pierwszą ligą i organizacyjnie i jakościowo, że wyzwanie czeka nas wszystkich duże. Dziękuję, trenerze. Dzięki bardzo.